Piotrek! Kurier coś znowu dla ciebie przywiózł. Tylko pamiętaj, za godzinę jedziemy na zakupy. Zakupów dzisiaj nie będzie. Zobaczcie, co do mnie przyszło. Karta za 13 tysięcy złotych. Titan V. Zapraszam na jej test. Titan V to karta, która bez wątpienia otwiera nowy rozdział w historii Nvidii. Przekonujemy się o tym nie tylko ze sprawą jej unikatowego wyglądu i szokującej wręcz ceny, ale przede wszystkim specyfikacji technicznej. Titan V buduje 5120 rdzeni CUDA. Dla porównania najwydajniejszy dotychczas Titan model XP mógł się pochwalić zaledwie 3840 jednostkami. Zastosowane pamięci HBM2 o pojemności 12 GB pracują z taktowaniem 1700 MHz na magistrali o szerokości 3072 bitów. Jakby tego było mało, chipset GV100 jest prawie dwukrotnie większy od GP102, znajdującego się na powierzchni ostatniego Titana. Wisienką na torcie jest jednak moc gwarantowana przez nową kartę. W pojedynczej precyzji to niemalże 14 teraflopów, co nie jest jeszcze oszałamiającym wynikiem. Zaskoczenie przychodzi w chwili spojrzenia na gwarantowaną moc w obliczeniach podwójnej i połowicznej precyzji. VK jest pierwszą w historii kartą serii Titan, której połowa jednostek obliczeniowych CUDA jest przyporządkowana pracy w FP64. Jakby tego było mało, układ GV100 gwarantuje dwukrotne przyspieszenie pracy w FP16 względem obliczeń przystosowanych pojedynczej precyzji. Titan V jest na swój sposób nietypową kartą graficzną w rodzinie Nvidia. Może to właśnie przez to utraciła ona przedrostek GTX. Jej specyfikacja techniczna jest dużo bliższa topowym konstrukcjom Quadro, za które często trzeba płacić kilkadziesiąt tysięcy złotych i które nierzadko występują w roli dedykowanych układów graficznych. Jakby tego było mało, nasza złota pani nie jest kartą stricte stworzoną do wykonywania obliczeń. Oczywiście informacje o wydajności w FP16 i FP64 zaskakują, tak samo jak te o deep learningu. Tym niemniej Titan V pozwala także na granie, ale zanim do tego dojdę, chciałbym zwrócić jeszcze Wam uwagę na kilka szczegółów technicznych dotyczących architektury tej karty. Złośliwcy twierdzą, że Titan V jest pewną formą eksperymentu zielonych na nieożywionej materii. W końcu GV100 jest pierwszym układem Nvidia stworzonym 12-nanometrowej litografii, a o takim elemencie jak rdzenie Tensor zapewne słyszycie po raz pierwszy. To chyba największa rewolucja w architekturze Titana, dzięki której nasza złota pani potrafi nawet czterokrotnie zwiększyć wydajność w operacjach połowicznej precyzji. Jeśli myślicie, że rdzenie Tensor pomogą w jakikolwiek sposób w obliczeniach graficznych, to muszę Was wyprowadzić z tego błędu. Owszem, tensory mogą okazać się rewolucją w deep learningu czy inferencji, ale na razie proces ten jest blokowany przez warstwę oprogramowania i jak się okazuje właśnie ten argument podnoszą złośliwcy. Bynajmniej, kolejne zmiany w wolcie nie są dziełem przypadku. Pozostawienie w obrębie każdego bloku SM pojedynczego dyspozytora zawęziło obszar realizacji instrukcji. Układ GV100 nie jest superskalarny, co oznacza, że skupia się on na maksymalnym wykorzystaniu konkretnych jednostek bez możliwości równoległej zmiany kontekstu. Jeżeli kiedykolwiek widzieliście model Founders Edition z rodziny Pascali, to wygląd Titana V niczym Was nie zaskoczy. No, może poza tą złotą osłoną chłodzenia. A tak mamy wentylator w formie turbiny, komorę parową, 3 wyjścia obrazowe, DisplayPort, 1 HDMI, no i 2 przyłącza 8-pinowe, 1, drugie 6-pinowe do zasilania tej karty graficznej. Niestety nie występuje na tej karcie, na tym laminacie złącze SLI, przez to nie będziemy mogli stworzyć konfiguracji multi-GPU z tak dwóch wydajnych kart graficznych. Moi drodzy, czas jednak na odpowiedź, na pytanie. Jak Titan V radzi sobie na tle GTX 1080 Ti, czyli najwydajniejszej konsumenckiej karty graficznej w rodzinie Nvidia? Ja jestem gotowy, a Wy? Nie byłbym sobą, gdybym nie poinformował Was o tym, jak i na czym testowałem karty graficzne. A więc dla Titana i GTX 1080 Ti przygotowałem naprawdę mocną jednostkę, której sercem jest Intel Core i7-7900X podkręcony do 4,6 GHz, współpracujący z 32-GB pamięcią operacyjną o zegarze 3200 MHz. Informacje o innych podzespołach są widoczne na planszy. Kolejna rzecz, jaką musicie wiedzieć, to sposób testowania Titana V. Jak już wiecie, jest to model występujący wyłącznie w wersji referencyjnej z chłodzeniem NVTTM. Jego możliwości są dosyć ograniczone. W grach bardzo szybko można było się o tym przekonać. Temperatura GV100 na standardowych ustawieniach zbliżała się nawet do 87 stopni Celsjusza, co wywołało bardzo agresywne działanie GPU Boost 3.0, obniżając wydajność karty. W związku z tym przed faktycznymi testami podjąłem decyzję o maksymalnym przesunięciu limitów mocy, targetów temperaturowych i obrotów wentylatora, tak by karta utrzymywała zegar w granicach 1700 MHz, co i tak, jak zobaczycie, jest dużo niższą wartością od tej, którą może po
popisać się GTX 1080 Ti. Moi drodzy, czas jednak na fajerwerki. Na rozgrzewkę proponuję porównanie wyników benchmarku Final Fantasy. To pewna forma zajawki, w końcu każdy z Was może pobrać te darmowe narzędzie do sprawdzenia wydajności kart i porównać je z wynikami Titana. Na tym przykładzie widać, że VK jest o dobre 10% szybsza od GTX 1080 Ti. Czekam jednak na Wasze rezultaty. Za kolejną platformę porównawczą może służyć benchmark firmy Unigen o nazwie Superposition. Jak mówią o nim sami twórcy, to ekstremalnie trudny test dla każdej karty graficznej, szczególnie jeśli naszym celem jest gra VR lub w rozdzielczości 8K. Titan V wydaje się jednak niespecjalnie tym przejmować i w bezpośrednim pojedynku z GTX 1080 Ti zalicza wysoką wygraną. Benchmarki benchmarkami, prawdziwą esencją są oczywiście gry komputerowe. Jakby tego było mało, mówimy o graniu w 4K na maksymalnie przesuniętych w prawo wskaźnikach graficznych. Czy Titan V to idealna karta do grania w takiej rozdzielczości? Assassin's Creed Origins nie daje nam pełnej odpowiedzi na to pytanie. Średnia liczba klatek VK zamyka się w 54 FPS-ach, to jednak nadal dużo więcej niż możliwości podkręconego fabrycznie GTX 1080 Ti z wynikiem 45 klatek na sekundę. W Rise of the Tomb Raider licznik klatek rośnie, nawet do 65 FPS-ów. Zdarzają się jednak nowej karcie NVIDIA nieprzyjemne spadki w granicach 50 klatek. Czy mamy jednak prawo na to narzekać, kiedy GTX 1080 Ti notuje o przynajmniej 20% gorsze wyniki? Moim zdaniem niekoniecznie. Test w Battlefield 1 udowodnił, że silnik tej gry nie jest specjalnie wymagający dla obecnej generacji kart graficznych. No fakt, nie każdy z nas trzyma w swoim komputerze Titana V, ale czy średnia 95 klatek na sekundę w tak wysokiej rozdzielczości o czymś nie świadczy? Przez wzgląd na FPS złotej bohaterki zupełnie zapomniałem o porównaniu z GTX 1080 Ti. Tu specjalnie nie ma czego porównywać. 25% przewaga jest wprost oszałamiająca. Powolutku doszliśmy do Wiedźmina. Jak się szybko okazuje, Titan V nie jest w stanie zagwarantować nam rozgrywki przy stałych 60 klatkach na sekundę, kiedy wszystkie ustawienia graficzne gry biją do nas nazwą Ultra, co jednak nie przeszkadza mi w stwierdzeniu, że takiej wydajności przy takich ustawieniach na pojedynczej karcie graficznej jeszcze nie obserwowałem. Finalnie testy w grach kończę na PUBG. Przyznam się Wam, że lubię czasem rozerwać się w tej grze na całkiem niezłym setupie, ale to co gwarantuje mi Titan V nie można porównywać z niczym innym. Jakość obrazu i płynność na najwyższych detalach są wprost oszałamiające, zresztą tak samo jak przewaga karty nad GTX 1080 Ti. Na koniec mam dla Was mały protip growy. Jeśli Titan V nie zapewnia stałych 60 klatek na sekundę w 4K, zawsze można próbować go podkręcić. Możliwości mojego modelu kończyły się na zegarze rdzenia bliskim 1900 MHz i 2000 w odniesieniu do pamięci HBM2. Przyrost wydajności liczony w dobrych 10%. Byłbym wyjątkowo niesprawiedliwy, gdybym zamknął temat porównania Titana V z GTX 1080 Ti na samych grach. Dlatego teraz czas na planszę z wynikami w Seasoft Sandra 2017. W dużym skrócie, benchmark pokazuje wydajność kart w procesach cieniowania, wykorzystując przy tym obliczenia pojedynczej i podwójnej precyzji. Zobaczcie tylko na wyniki Titana V w Double Float. W obu przypadkach deklasuje on konsumencką kartę graficzną z układem GP102, prężąc mu skoły z jednostkami FP64. Do podobnych wniosków można dojść po obserwacji wyników odnotowanych w Luxmarku. Test mający na celu symulację sceny 3D pada łupem Titana V. Jest on w stanie dużo szybciej wykonać obliczenia niż karta konsumencka, choć mam przy tym nieodparte wrażenie, że optymalizacja zarówno kart, jak i programu wykorzystującego biblioteki OpenCL pozostawia spory margines do poprawy. Spec View Performance jest ostatnim testem w moim zestawieniu, a przy tym szalenie ważnym z punktu widzenia profesjonalisty. Na planszy zamieściłem wyniki z trzech wybranych działań aplikacji. Obliczeń wykonywanych na podstawie KT, Siemensa NX oraz zestawu podglądowego dla renderowania objętościowego i obrazowania medycznego. W dwóch pierwszych przykładach Titan V okazuje się dwukrotnie wydajniejszy od GTX 1080 Ti. To co jednak obserwujemy przy projektowaniu kadowskim Siemensa przechodzi ludzkie wyobrażenia. 23-krotnie wyższa wydajność. Czym zapewniana? Tensorami czy może zdolnością wykonywania skomplikowanych obliczeń jednostek FP16 lub FP64? Na to odpowiedzi szybko nie uzyskamy. No i tak doszliśmy do podsumowania. Przede wszystkim jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony, że udało mi się przetestować tak drogą, ale przy tym tak wydajną kartę graficzną. Ona pokazuje to na każdym kroku, nie tylko w grach, ale przede wszystkim w obliczeniach dla profesjonalistów, w deep learningu, w FP16, FP64, we wszelkich zastosowaniach, gdzie używa się takich jednostek. Jest to karta o naprawdę niezrównanej dotąd mocy. Poza tymi kwestiami wydajności chciałem także poruszyć temat poboru mocy. Jakby tego nie omawiałem jeszcze w trakcie trwania materiału, a więc
Titan V pobierał nieznacznie więcej mocy od GTX-a 1080 Ti. Była to różnica 20 W, co pokazuje, że ta karta też jest nastawiona na jak najlepszą efektywność energetyczną. I tak naprawdę na tych informacjach kończę ten materiał. Wiecie, dla jakich osób stworzony jest Titan V. Wiecie, jak spisuje się w grach. No i cóż, wyczekujcie kolejnego materiału z tą kartą graficzną. Tym razem znajdzie się ona w specjalnym komputerze. Test już w przyszłym tygodniu. No i ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Miło było do Was mówić w pierwszym materiale, moim materiale na kanale X.com. Do zobaczenia. Mówił Lipton. Pa, pa.